BMW Concept Active Tourer to auto, które otwiera nową kartę w historii tej marki. Zdaniem niektórych jest też początkiem jej schyłku. Powody. Pierwszym jest to, że to wóz z napędem naprzód. Dotychczas taki rodzaj napędu był zarezerwowany dla wozów mini. Teraz to się zmieni. BMW będzie robić jedynki i całą serię aut zbudowanych na tej samym podwoziu, które będą miały napęd naprzód. Być może dla niektórych to herezja. Druga sprawa to napęd hybrydowy, składający się z silnika spalinowego 1.5 z turbo i motoru na prąd. Silnik ten jest podobny jak BMW i8, ale oczywiście nieco słabszy. Ma 190 koni, wykorzystuje akumulatory litowo-jonowe, dzięki którym można jechać bez użycia silnika spalinowego 30 km. Wcześniej, jeszcze parę lat temu, BMW nie przewidywało, że będzie tworzyć takie samochody.